Na robi nowy Team. Tak. Czy on robi. będzie konkurencją dla was? Um, dla nas. W sensie pod X. względem biznesowym, czy pod względem prywatnym. Najpierw zacznijmy od względów biznesowych. Myślę, że yy, myślę, że nie. O, wow. Uważam, że wow, nie mega dlaczego. Dlatego, że yy, jakby mm, no, to jest jakby jedna agencja, wiesz, o co chodzi? I to jest, no tak, ale myśl... myślisz, że Team Natsu zabierze trochę widzów w Teamowi X? Myślę, że nie. Jeśli nawet, to yy, yy, ta, ta widownia moim zdaniem się trochę rozłoży. Wiesz o co chodzi, że yy, ktoś będzie oglądał Team X i na przykład po, pójdzie sobie do Natsu, nie, komuś się będzie podobał yy, bardziej kontent Timu Natsu i pójdzie do Timu X, Jeżeli to będą takie, takie A myślisz, krosy. że oni będą yy, celować w, w starszą publikę? Ja myślę, że tak. M moim zdaniem tak. Znając Nati, myślę, że w, tak. Wydali Proszę. piosenkę e, Duchy. Co o Duch? niej sądzisz? <noise> y, szczerze powiem, najbardziej spodobała mi się zwrotka Dominika. W o, sensie, wow. To, to nie, jest, jest tak. bardzo dobrze, że zaczynasz ten temat No a, co o tej ja zwrotce sądzisz? No w sensie bardzo mi się podoba nawika, jest tam bardzo dużo emocji i jakby no, rzuca się po prostu, zapada w ucho może tak powiem No reszta jakby na ja wiem jak nawija to nie było dla mnie coś nowego No a Dominik naprawdę pozytywne zaskoczenie i co sądzę o tej zwrotce Czy twoim zdaniem e... zwrotka Dominika jest do ciebie? Tak, moim zdaniem jest do mnie on się nawet przyznał chyba wczoraj na Instagramie, więc tylko chciałem takie tak, potwierdzenie dodatkowe. Możliwe, ale no, jest o mnie, z tym, że jakby ja mogę się domyślać o co tam chodzi, ale z tego co wiem, on po prostu będzie chciał gdzieś to tam wytłumaczyć po prostu sam opowiedzieć, jak to wygląda z jego strony, bo ja się mogę tylko domyślać, wiesz o co chodzi. Okej, okay, ale on cię podrywał? W sensie dawałaś mi jakieś sygnały? Ja, że sygnały, że kosza, czy coś o to się dzieje. Nie, chodzi? no najpierw sygnały, że fajnie chodź do mnie, a później sygnały, typu, ja, że nie chcę z Tobą wiesz co, być. Wiesz, to najgorsze jest to, że moje zachowanie jest często źle interpretowane, bo ja po prostu jestem taka, jaka jestem, i ja nie mam nigdy na myśli, żeby kogoś krzywdzić. Ja nigdy nikogo nie uwodzę, wiesz o co chodzi? A potem wychodzi, że, że niby jednak wiesz, mhm. a ja na przykład nie patrzyłam totalnie. Wiesz, na przykład masz przyjaciela. On sobie coś myśli więcej, ty nie zauważasz jakichś znaków takich dziwnych i, i wiesz, i ktoś sobie coś wkręca, a potem jesteś zła, bo bo, bo co? Bo, bo nie wiem, że dałaś kosza czy coś. No Dobra, nie, a dlaczego akurat on nie? Co ci tam w nim nie pasuje? Dominik, ale to nie jest, że on nie. Ja po prostu nigdzie mi się nie śpieszy, wiesz o co chodzi? No ja wiem, że mi mówiłaś. Tak, że mówiłam, ci nie śpieszy. bo ja, bo ja tak, tak, cały tak. czas to powtarzam. Jakby nigdzie mi się nie śpieszy. Ja teraz jestem bardzo pochłonięta pracą i yy, pracą. No ogólnie wiesz, tworzeniem kontentu, tworzeniem swojej takiej przyszłości, kariery gdzieś tam i na obecną chwilę też nie spotkałam takiej osoby, która by, wiesz, z którą na przykład, no co, no nie męczyłabym się spędzając czas, bo jakby ja mam taki też swoje, swoją przestrzeń, którą muszę zachować i to jest też ta sprawa i no jakby... Tak, jak wiesz, nie śpiesz Czyli się może nigdy. być swoim kolegą, nie chłopakiem na chwilę obecną, ale może coś się zmieni. Może, coś może się zobaczyć zmieni. w nim coś pięknego, dokładnie, nowego. Dokładnie, nie, no ja Dominika bardzo lubię, naprawdę jest super osobą. Szczerze Ci powiem, w tym momencie, na obecną chwilę, jest to jedna z moich takich najbliższych osób i naprawdę no super, super się dogadujemy i super vibe.